Czy chciałbyś oddać życie Jezusowi? Nie ufasz mu, dlatego że widzisz religię. Chodzi o to, abyś tylko otworzył swoje serce i przyjął to, co zrobił dla ciebie Jezus Chrystus. Jezus. Nie w zasięgu twojej modlitwy teraz. Ewangelia jest prosta. Ewangelia mówi, jeżeli uwierzysz w swoim sercu, przyjacielu, jeżeli ty uwierzysz w swoim sercu, że Jezus żyje, że On wstał z martwych w ciele, że to nie obrazek, nie wafel, tylko realnie w ciele. Jezus wstał z martwych. Jeżeli to zrobisz, to ci gwarantuję, że spotkasz się z żywym Bogiem. Spotkasz się z żywym Bogiem. I to spotkanie zmieni twoje życie. Jak można inne, przyjacielu? Czy chciałbyś oddać życie Jezusowi? Nie ufasz mu, dlatego, że widzisz religię. Że widzisz religię. Nie widzisz... Chodzi o to, że religia dała ci pewien obraz Boga. Narzucony obraz Boga. Czy chcesz się spotkać z prawdziwym Bogiem? Alleluja. Ja się teraz modlę, że każde... Wszystko, co się podnosi przeciwko prawdzie Jezusa Chrystusa, każdy lęk, każda wolność, każdy kłamstwo, wszystko, co się podnosi przeciwko prawdzie Jezusa Chrystusa, nakazuje ci odejść teraz. Odejść teraz. 2000 lat temu. Pan Jezus, jest. Nie w zasięgu twojej modlitwy teraz. Teraz wtedy powy chodzili. Zupełnie inną. Nie jestem religijna. Nie chodzę na jakieś misze. Nie chodzę na jakieś pielgrzymki. Nie. Ja żyję z Bogiem codziennie. Ja Go słyszę. Jeżeli w to uwierzysz, jeżeli powiesz, Jezus, zmieniam władzę, wychodzę z tego systemu, tego suchu, tego świata, wychodzę z tego bałaganu, wychodzę z tego gnoju i zmieniam władzę i ustawiam Ciebie moim Panem i Królem, to stanie się cud, przyjacielu, i będziesz ocalony, będziesz zbawiony, przyjacielu. Kilkunastu lat żaden z jej przyjaciół, z jej znajomych nie żył. Nie żyje też nikt, nie żył przecież 90-letnia kobieta, nie wciskała do nich bzdur. Ona wtedy powiedziała: Boże, szukałam Cię przez całe życie i wreszcie Cię znalazłam. Przepraszam Cię, że w ogóle Cię nie znałam. Prowadziłeś mnie z ulicy! Nakarmiłeś, rzekłeś mi, nie jestem sam. Alleluja! Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Jesteś!